Dzień dobry, druga część wywiadu z Grzegorzem Braunem na nowym kanale Grzegorza. Gratuluję, stałeś się youtuberem, wiesz? Szczęść Boże, to właściwie kto z kim wywiad przeprowadza? To raczej teraz pan, Grzegorz. Pan nikt, to jest ktoś, proszę Państwa. Nie. Ja tylko muszę Cię rozliczyć z błędów, okay, z błędów okay. I wypaczeń, bo przecież Ty jakieś straszne rzeczy podobno opowiadasz o moich szanownych, czcigodnych, drogich koalicjantach. Proszę Cię, nie rób tego więcej. Nie personalizuj konfliktu, jeśli on nawet jest istotny, politycznego i miej na względzie dobro Rzeczypospolitej, bo ono zawisło od tej sprawy właśnie. To zależy. Serio, serio. Ja jestem, proszę Państwa, kto jeszcze nie zauważył, w ostatnich dniach występuję w charakterze kandydata w wyborach uzupełniających na prezydenta miasta Gdańska. I o tym rozmawialiśmy w poprzednim nagraniu. No ale mam też moje obowiązki polskie. Obowiązki mam polskie i mam poczucie lojalności wobec moich koalicjantów. W związku z tym też Twoje święte wzywam prawo. Cię, wzywam Cię do tego, żebyś przejawił wyższy rozum polityczny i żebyś stanął na gruncie polskiej racji stanu i łaskawszym okiem i uchem, żebyś strzygł w stronę tego, co moi koalicjanci proponują Polsce. Przyjąłem te sugestie i sugestia przyjęta, mamy to. I wyraz czujności rewolucyjnej Grzegorza Brauna. Przeszłość określamy grubą kreską. Wiesz, no może nie chciałbym, nie prowokuj mnie do tego, żebym wchodził jakby w głębsze konstrukcje dotyczące osób. O, i stała się światłość. Zaczęło się. I stała się światłość, ale rozmawiamy. Odłączyli nam prąd. Odłączyli nam prąd. Ale gramy. Gramy. Tak, bardzo proszę. Tak? Obsługa planu. Bardzo dziękuję. Poczekamy troszeczkę. Zmiana baterii. To jeszcze nie stan wyjątkowy. Jeszcze możemy pracować. Jeszcze możemy pracować. To była mała próbka, bo wkrótce się to stanie. Wkrótce nam wszystko odłączą, więc bardzo dobrze, że się widzimy i słyszymy jeszcze całkiem nieźle. Ja dziękuję Ci za Twoje sugestie i chwała Bogu, jestem całkowicie niezależnym i publicystą, i analitykiem. Czujność rewolucyjna przede wszystkim. Ja mam pozostaję przy swojej opinii co do osób, które biorą udział w... Nawet w koalicji, w której ty bierzesz nawet udział. Nawet powiem szczerze, nie wiem, jakie opinie twoje zbulwersowały szerokie kręgi naszych wyborców i elitarne kręgi moich koalicjantów. Nie chcę w to wnikać. Przejdźmy do historii. Przejdźmy do historii. Leon Noël, ambasador, ważny ambasador francuski w Polsce przed 1939 rokiem, kiedy obejmował stołek ambasadora w Polsce w 1935 roku. Słyszę tutaj gdzieś panią Mosbacher i pana Jonesa i pana Steve Kamula, zacytuję ci. Ale oni nie są tak szczerzy. Noël był bardzo szczery, więc uważaj, kiedy obejmował stołek ambasadora imperium francuskiego. Do pilnych zadań należało uzyskanie, aby w Polsce odnoszono się do Francji z należytym szacunkiem. Więc mamy teraz, Grzegorzu, tylko ten tydzień, kiedy skupimy się na komentowaniu tego, co się zdarzyło w ciągu ostatnich kilku dni. Wybitny przykład tego, do czego doprowadziła władza Prawa i Sprawiedliwości nasz kraj. Co się dzieje z Polską od 1989 roku, bo to jest cały oczywiście ciąg upadku, prawda? Tej ciąg proksynezy. Nie wiem, czy wiesz, że 11 lutego w Belwederze odbyła się wielka konferencja dotycząca Trójmorza i możliwości gospodarczych i politycznych Trójmorza. Wiesz, kto był gospodarzem tej imprezy? No, kto w Belwederze witał i dyplomatów krajów Trójmorza, Międzymorza? I kto był gospodarzem? W ogóle no, pani Mosbacher. Pani Mosbacher, pan Szczerski był tylko i wyłącznie ale w Belwederze. No pan Szczerski rzeczywiście, tak, pani Mosbacher zaprosiła pana prezydenta także. Bardzo dobry probierz sytuacji i to jest taka jawna demonstracja stanu naszej polityki, która już nie aspiruje do suwerenności. Nasza polityka już nie aspiruje. Jeszcze właśnie w tych rozdaniach, w których brał udział Noël, który tak właśnie pięknie i szczerze mówił o fasadowości
polityki francuskiej względem Polaków na przykład. Jeszcze wtedy niektórym się śniła niepodległość. Ja mam wrażenie, że dzisiaj się już nikomu nie śni, bo jeżeli pani Mosbacher wita chlebem i solą w progach Belwederu, no to jest na jedną nóżkę, a na drugą nóżkę teraz zaraz po tej konferencji antyirańskiej. Teraz się zaczyna. Polska występuje w charakterze mównicy, z której przemówi premier Netanyahu i przecież wiemy, co ma do powiedzenia, jakie ma przesłanie wobec Iranu. On nawet nie musi nic mówić, wystarczy tylko odnotować jego przemówienia w minionych dniach, miesiącach, sezonach. Ctrl-C, Ctrl-V. Ale przecież ledwie zamknął tutaj ten temat, to Grupa Wyszehradzka jedzie do Jerozolimy. To za parę dni, to chyba w ogóle najbliższy weekend. Grupa Wyszehradzka, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry jadą na spotkanie do Jerozolimy. I na pewno na czele delegacji polskiej będzie pani Mosbacher. Ja myślę, tego że tak. Nie jestem pewien. Na pewno jedzie premier. Na pewno jedzie premier Morawiecki. Ale po który, co? Przecież jest premier polski, będzie obecny. Netanyahu będzie obecny. On już spotyka się tu w Warszawie z premierem Netanyahu. Rozumiem, że rozmawiają o tej akcji jerozolimskiej, ale trzeba mieć świadomość tego, jak przy okazji tego, co niejawne, bo my nie wiemy, co oni tam załatwiają, nie wiemy na ile otwarcie wrogi plan wrogiego przejęcia terytorium Europy Środkowej, właśnie terytorium na użytek podekscytowanych tubylców nazywanego Międzymorzem, wschodnią flanką, na ile otwarcie oni o tym mówią, o instalacji żydowskiej suwerenności wyspowej na Międzymorzu, ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast jako bastionów tej nowej suwerenności, ale to, co dokonuje się jawnie, to już jest pełna wyprzedaż polskiego interesu, bo przecież my de facto uznajemy żydowską jurysdykcję nad Jerozolimą, prawda? To prawda. Co my za to mamy? Czy z tego kilo smalcu przynajmniej się wytopi dla polskiego obywatela? No bardzo dużo, nie, to bardzo dużo, bo uzyskujemy od Jerozolimy ten przywilej, a właściwie łaskę, wzięcia udziału w ewentualnej krucjacie antyperskiej. W ewentualnej wojnie. Natomiast oczywiście ta brudna ewangelizacja, o której ty powiedziałeś. Ja w przeciwieństwie do ciebie jestem wielkim admiratorem pani ambasador Mosbacher, dlatego że ja uważam, że to jest błogosławieństwo. Uważasz, że operetkowe opakowanie zawiera nie, to... W ten kostium przyodziany jest poważny zawodnik. Trudno mi jakby pójść na łatwiznę i określać tę panią, jej wizerunek jako takiej uczestniczki takiej wycieczki starych bab do Las Vegas, starych bogatych Żydówek z Florydy do Las Vegas, bo to nie o to chodzi. Mi się podoba to, że ona mówi expressis verbis, o co jej chodzi. A mianowicie na tej konferencji Trójmorza w Belwederze ona powiedziała, że w tym przedsięwzięciu chodzi przede wszystkim o to, aby firmy amerykańskie miały zagwarantowane tutaj mocne pozycje. No i osobiście angażuję się w wydobycie z Instytutu Pamięci Narodowej dokumentacji, której w oryginale, jak się zdaje, żąda tak zwane Muzeum Holokaustu. Mówię tak zwane, dlatego że to coś znacznie więcej, prawda? I Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, i ośrodek POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i wreszcie Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, to są wielkie tuby propagandowe. To są wielkie ośrodki działania politycznego, dla którego polityka historyczna jest pewnym nośnikiem, jest narzędziem. A Polak... jest też narzędziem szantażu moralnego. A polska władza, ci ludzie u władzy w ogóle nawet nie potrafią zająknąć się, ani nie potrafią czegokolwiek zrobić. 30 stycznia miałeś dwie konferencje i pan Morawiecki, i pan Szczerski, i pan Duda cieszyli się ze stulecia nawiązania stosunków między Polską i Ameryką. Tam współgościem, właściwie współprowadzącym była pani Mosbacher, która wyglądała fenomenalnie. I oni, i polski rząd, i polski prezydent cieszyli się z tego, że po pierwsze relacje
między Stanami Zjednoczonymi a Polską są takie doskonałe i żadna ze stron nawet nie próbowała ukryć tego, że chodzi przede wszystkim o sprzedawanie niepotrzebnej Polsce drogiej broni amerykańskiej. Dzisiaj jest podpisywane. Która notabene w większości jest przedpłacona, a nie dostarczona. No, dzisiaj podpisują te umowę na dostarczenie tych HIMARS-ów, HIMARS-ów. Zwracam uwagę, że tam są różnice w nazewnictwie. Trzeba się przyjrzeć temu, co istocie my rzeczywiście kupujemy za 414 milionów netto, a ta broń w całości zostanie dostarczona w 2023 roku. A my już dzisiaj za to płacimy. Proszę Państwa, zdaje się, że te wydatki, to co myśmy zapłacili, a jeszcze nie odebraliśmy towaru, tak mi się zdaje, że to sięga rocznego budżetu, poziomu rocznego budżetu, jakim dysponuje na te cele Ministerstwo Obrony Narodowej. Tomasz Szatkowski 18 stycznia ostatnio był w Waszyngtonie i dopilnowywał tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że ci ludzie kiedyś przez naród zostaną rozliczeni z tego, w jaki sposób wydają... On się ewakuuje do Brukseli, zdaje się. On chyba będzie w centrali NATO. Zniknie tutaj z oczu ludności tubylczej. Być może to jest kop w górę, bo być może właśnie towarzysze amerykańscy wymieniają tę ekipę, która ostatecznie zwasalizowała nas względem Amerykanów, wymieniają na jeszcze bardziej bezradną i jeszcze bardziej jednoznacznie lojalną. Dlatego, że ta poprzednia polityka, ja nie wykluczam, że ta poprzednia ekipa poprzedniego ministra obrony narodowej, że tam były jeszcze jakieś, że tak powiem, gomułkowskie urojenia o tym, że w zamian za pełną lojalność, wasalny hołd i te wszystkie zakupy zbrojeniowe płacisz dziś, a dostaniesz w grudniu po południu gruszki na wierzbie, że do tego była dorobiona taka teoria, że dzięki temu towarzysze amerykańscy pozwolą nam, jak kiedyś myślał Gomułka, że mu Moskwa pozwoli budować socjalizm we własnym kraju. Prawda? No i jak wiadomo, Gomułka się pomylił, został wystrzelony w kosmos przez jeszcze bardziej lojalnych, hardkorowych sowieciarzy. Nie wiem, czy to nie jest przypadek ministra Macierewicza i jego ekipy, bo tu idzie na ostro. Przecież mu posadzili asystenta, tak? Wywieźli tam na dołek w Tarnobrzegu. Także jeszcze trup się nie ściele, ale widać, że buldogi pod dywanem nawet już lekko odgryzają sobie kończyny. To nie jest kąsanie się po łydkach. To poważne walki frakcyjne. Zbysiu Ziobro atakuje frakcję pana Macierewicza, oni odgryzają się tam różnymi ruchami, próbowane to jest teraz będziemy przez 2 lata mieli falę aresztowań byłych funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej, Jacka Krawca wczoraj zatrzymano, jeszcze wielu innych po drodze będzie zatrzymanych i będą wskazywali karzącym palcem, że to tak się prowadzili. Ale Układ Gdański trzyma się mocno, mimo że jakiś tam raport ABW był już parę lat temu stworzony, to widać, nie ma decyzji zmiany, ani dobrej, ani lekko brudne wspólnoty. Brudne wspólnoty na poziomie samorządowym będą wymagały wyczyszczenia, bo w istocie... Odnotowałeś, że Układ Gdański został, dzięki, nieskromnie zauważę, mojej akcji, został w pewnym momencie wystawiony, podany na tacy władzy warszawskiej. Można było dokonać zarówno pod bardzo dobrym, więcej niż pretekstem, były po prostu dobre powody, żeby dokonać błyskawicznej wymiany i komisarycznego zarządcy miasta, i wymiany komisarza wyborczego, ale nikt nie próbuje ściąć tej wystawionej piłeczki, z czego wynika, że jest dobrze jak jest. Kaczyński, chory kolanko Jarosław, od razu wyraził swoje dezinteres MOU, natychmiast od razu, wyrażając, że PiS oczywiście nie wystawi żadnego swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Gdańsku. A powiedz mi, ty byś jak Ja temu, widzisz, ja przypisuję w związku z tym, tak interpretuję tę sytuację, że Gdańsk to są jednak przede wszystkim kontrolowane przez Brytyjczyków pruskie loże.
I to jest powód, dla którego Żoliborska Grupa Rekonstrukcji Historycznej nie tyka Sanacji, tematu, która tutaj teraz jest zaabsorbowana przygotowaniami do pogrzebu swojego wielkiego mistrza. Czy będzie pochowany Jana w tej bożnicy opatrzności? Nie, nie, na Powązkach. Na Powązkach. Myślałem, że w bożnicy pan opatrzności Bożej. Pan premier mecenas, jeden z odrodzicieli masonerii PRL-owskiej jeszcze wraz z Janem Józefem Lipskim, na kolanach którego to wielkiego mistrza wychowywali się przecież obydwaj, w cieniu autorytetu powiedzmy tego wielkiego mistrza wychowywali się obydwaj bracia bliźniacy żoliborscy. Więc myślę, że Gdańsk jako matecznik masonerii, wielowiekowy matecznik masonerii, jest po prostu terenem zakazanym. I tam nie ruszać. Tam nie ruszać, tam nie dotykać. No a masoneria, jak to masoneria, różne tam rzeczy, oni sobie wygłaszając swoje tak zwane deski lożowe, różne tam wzniosłe słowa może i wypowiadają, ale kończy się przecież po prostu interesami, interesikami. Drugi koniec tego kija, no to są w Gdańsku po prostu łowcy mieszkań, tak jak tu w Warszawie. To są afery reprywatyzacyjne bez żadnych prawnych konsekwencji. O tym wspominaliśmy w poprzednim nagraniu. Przechwycenie terenu. Tak, a Warszawa czuje się najwyraźniej, nie czuje się władna działać w Gdańsku. Wiesz, do czego tam doszło, skoro prezydent z Układu Gdańskiego pozwolił sobie na manifestacyjne zablokowanie Westerplatte dla Wojska Polskiego. Dobra. I uwaga, i nie miało to żadnych konsekwencji. Nikt nie został wezwany do prokuratury. Kwestionowanie prawa Wojska Polskiego do obecności na Westerplatte, no to jest chyba szczyt, jaki można osiągnąć w kwestionowaniu polskiej racji stanu. No to oczywiście Departament Stanu. Kilka pytań do kandydata na prezydenta Gdańska. Bibi Netanyahu, o czym wiemy, raczył był wyrazić to, że jest swoją wolę, że życzy sobie, aby Władimir Putin był obecny na obchodach 1 września na Westerplatte. I będzie. Grzegorz Braun jest Putin uczestniczący, że tak powiem, kuchennymi drzwiami wprowadzony. Kuchennymi drzwiami to znaczy przez Oświęcim. Przez Oświęcim, bo w Oświęcimiu Sowieciarze występują jako wyzwoliciele, jako zbawcy i w związku z tym można ich wprowadzić na trybunę 1 września, mimo że to rocznica wojny rozpętanej właśnie przez socjalistów narodowych niemieckich i międzynarodowych sowieckich. To niesłychane. Wspólna pamięć historyczna, wiemy, że tu ma prawo wyrażać i kilka pytań do ojca prowadzącego. Słuchaj, 27 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście. A właśnie, w Oświęcimiu Armia Czerwona przecież jak wkracza do Oświęcimia, no to nic nie może się marnować, żadne dobro. Czemu my zawdzięczamy ten fakt, że nie wszystkie oświęcimskie baraki zostały rozebrane przez okoliczną ludność, bo zima była ciężka i na opał wszystko się przecież nadaje, ano temu, że Sowieci natychmiast zorganizowali tam placówki swojego gułagu. Tak jak w Warszawie. Że powstały tam obozy NKWD, których zresztą numery, nawet nazwiska przynajmniej jednego komendanta. To są znane fakty historyczne. I teraz proszę docenić skalę absurdu, groteski ponurej tej sytuacji, że spadkobiercy tradycji Armii Czerwonej przybywają do Oświęcimia jako współgospodarze tych uroczystości, ale współgospodarze nie wespół z Polakami, tylko z Żydami, którzy praktycznie przejęli Oświęcim. W opinii publicznej, już nie tylko w świecie, ale i w Polsce. Oświęcim
to jest monopol żydowski, monopol, od którego odcina się dywidendę. No i cóż, Międzynarodowa Rada Oświęcimska, jak sama nazwa wskazuje, jest międzynarodowa. A na jej czele stoi ktoś taki jak pani Engelking Boni, kolejny rok dobrej zmiany, a pani Boni znana, notorycznie znana rasistka. Rasistka, plemienna, dzika rasistka z jakimiś tytułami naukowymi, o zgrozo. Pamiętacie państwo, że tam śmierć Polaka to śmierć zwykła, a śmierć Żyda no to ma wymiar, urocza pani. To ma wymiar transcendentny. Rasizm, plemienny rasizm. Otóż jeżeli Rzeczpospolita Warszawska Rzeczpospolita, jeśli to księstwo warszawskie, to księstwo, którym zarządzaniem kontentuje się Żoliborska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sanacji, jeśli ta warszawska władza uznaje de facto eksterytorialność Oświęcimia, no to dlaczego nie miałaby uznać eksterytorialności de facto Gdańska? Ależ oczywiście, że tak. 27 stycznia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela uczciło pamięć wyzwolenia obozu Auschwitz zdjęciem i pisało także o wybuchu powstania w getcie warszawskim. I okraszyło to zdjęciami z Powstania Warszawskiego. No, jakie to piękne. Dla nich to jest naturalne, prawda? To jest, nie ma... Co Grzegorz Braun zrobi we wrześniu, będąc prezydentem? Co zrobi Grzegorz Braun w roku, w 80. rocznicę ze wszystkimi obchodami? Bardzo ważne rzeczy są. Bardzo poważna deklaracja z mojej strony. Ta sytuacja, która rozegrała się w poprzednim sezonie, kiedy to... dramatycznie, być może tragicznie wycofany z obiegu prezydent miasta Gdańska. Zwolniony ze stanowiska został. Zdymisjonowany. Jak w Łowcy Androidów. Zdymisjonowany. Odmówił wstępu na Półwysep Westerplatte Wojsku Polskiemu. Ta sytuacja nigdy nie powinna się powtórzyć. I w związku z tym, gdyby to ode mnie zależało, chciałbym, żeby jurysdykcja Wojska Polskiego była dominująca na tym półwyspie. Chciałbym, żeby Wojsko Polskie nigdy więcej nie było petentem, nie było gościem, mile czy niemile widzianym. Wojsko Polskie na Półwyspie Westerplatte po wsze czasy powinno być gospodarzem. Gospodarze. I to musiałoby oznaczać po prostu pewne przekształcenia własnościowe na tym terytorium. Notabene nie mam pewności. Czy należy to do jakiejś niemieckiej spółki? Mam pewność, że doskonale zrozumieją to polscy patrioci w Gdańsku. Że oni akurat będą to doskonale rozumieli. Natomiast nie mam wcale pewności, czy trafię na takich polskich patriotów w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Wcale nie mam takiej pewności. Czy co z Europejskim Centrum Solidarności, co z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jeżeli chodzi o... Bo będziesz też miał możliwości budżetowe wspierania Judenratów. To są monumentalne gwiazdki śmierci na tym firmamencie rozwieszone. No narracja niemiecka, żydowska do spółki... Spółka autorska przepisująca historię II wojny światowej, a zatem w ogóle historię. Europejskie Centrum Solidarności, które jest quasi kościołem, w którym się dokonuje się zażycia beatyfikacji różnych łże autorytetów i kanonizacji pośmiertnej. No co, jeszcze na tym świecie Wałek Bolek i jego akolici, już na tamtym świecie Bronisław Lewar Geremek. Ma ulicę? Adamowicz. Ma ulicę Geremek, trzeba sprawdzić. To do sprawdzenia. Tadeusz Mazowiecki. Rondo jest imienia Wolnego Miasta Gdańska. Naprawdę? Ależ tak. Tramwaje po Gdańsku jeżdżą w barwach Wolnego Miasta Gdańska i Układ Gdański tym się chlubi. To jest historia, do której oni
lubią Kielnia nawiązywać. I Kielnia i Fartuch. Tak. Czy przyjrzysz się także prywatyzacjom Stoczni Gdańskiej, Kristowi? To nie były żadne prywatyzacje. Ja już o tym mówiłem, że właśnie to przedsiębiorstwo ciepłownicze w Gdańsku pod hasłem oszukańczym prywatyzacji sprzedano za ułamek wartości komunalnej firmie z Lipska. I podoba w związku z tym bardzo. Gdańszczanie leją kasę, urząd gdański, tak, leje kasę do kasy w Lipsku. I cóż, no proszę Państwa, nikt nie siedzi. A jak nikt nie siedzi, to zły przykład idzie z góry. Ktoś musi siedzieć, w związku z tym Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna, zapraszam na stronę www.grzegorzabrauna.pl, informuje wszemi wobec, że otwarty jest czynny telefon zaufania Układu Gdańskiego. Numer do znalezienia na stronie. Wzywam funkcjonariuszy mafii, służb i lóż z Trójmiasta do tego, żeby z tego telefonu korzystali. Czas jest krótki, wielki post za pasem, strona układgdański.pl, na tę stronę przekierowanie ze strony KWW Grzegorza Brauna. Dzwońcie do nas, skruszeni i pokrzywdzeni, dzwońcie do nas, zanim przyjdziemy po was. 3 marca, dzień wyborów, wszystkich gdańszczan, mamy dla Państwa dobrą wiadomość, odważcie się wierzyć i głosujcie, tak jak... Zgodnie z własnym sumieniem. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Króluj nam Chryste w Gdańsku i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Następna część wywiadu zapraszamy na kanał Pantarei. Dziękujemy serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.